Na kolejne numery almanachu z utęsknieniem czekają mieszkańcy miasta i Podhala, ale też nasi ziomkowie za Wielką Wodą. Promocja 27. już rocznika w sali obrad magistratu znów stała się spotkaniem pełnym opowieści o naszej przeszłości i teraźniejszości, muzyki, śpiewu, dobrych życzeń. 27. Almanach prezentował jego komitet redakcyjny pod wodzą prezesa Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, doktora Macieja Chodorowicza i redaktor naczelnej, doktor habilitowanej Stanisławy Trebuni-Staszel. Prosto z Warszawy spieszył na to święto profesor Stanisław Chodorowicz. Razem z nimi zasiedli za stołem Lucyna Czubernat, sekretarz PTPN, Anna Majorczyk i doktor Barbara Zgama. Jest to wydarzenie ważne dla Podhala, ale także i dla stolicy Podhala, czyli Nowego Targu. Tym ważniejsze wydarzenie, że jest to wydarzenie tworzone przez entuzjastów skupionych wokół Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, który już od ponad 45 lat stara się tą naszą rzeczywistość, a także dorobek minionych pokoleń skrupulatnie opisywać i dokumentować. Uważam, że ten almanach jest na szczególnie wysokim merytorycznym poziomie. Właściwie większość artykułów, które tutaj są, nadaje się wprost do publikacji, to całkiem porządny, renomowany czasopism. Już nie mówię o tych artystycznych tworach, które także tutaj są zawarte. Także serdecznie życzę, abyście Państwo rzeczywiście ze skupieniem, z refleksją zapoznali się z tymi artykułami, z treścią almanachu, z artystycznymi wierszami, naprawdę na też wysokim poziomie, budzącym refleksję, wspomnienia i może taka nawet i trochę, to kieruję tylko do tych starszych, taka nawet taką refleksję, że lepiej to już było. No ale idziemy w przyszłość. Miejmy nadzieję, że będzie też dobrze. Prawie 350 stronic rocznika przynosi czytelnikom ciekawe, często nowatorskie opracowania, wywiady, artykuły, wiersze, wspomnienia, historyczne rozprawy. Pogrupowane w tradycyjnym układzie rozdziałów z przeszłości miasta i regionu, skrzynia z poezją, prace i materiały etnograficzne, pamiętniki, wspomnienia, portrety, lista nieobecnych, kronika nowotarska licząca tym razem ponad 50 stronic. Do skrzyni z poezją Wanda Szadokuda-Sikowa włożyła aż 22 najnowsze twory miejscowych poetów. Akcenty graficzne to dzieła Grażyny Gruszki i Beaty Zalot. Zdjęć ilustrujących pracowicie sporządzoną przez Lucynę Czubernat kronikę nowotarską użyczyli Paweł Kos, Maciej Gębacz, Szymon Pyzowski. Ciekawe, nieraz odkrywcze teksty, w których przeglądają się i przeszłość, i teraźniejszość Podhala z Piszu Orawy, tworzyło grono społeczników, które co roku zasilają młodzi autorzy. Miło przypomnieć sobie dzięki nim dzieje ostatnich panów Niedzickiego Zamczyska, sylwetki bohaterskich strażaków z czasów II wojny, czy historię towarzyszącego dwóm pokoleniom nowotarzan pawilonu Gorce i nowotarskiej biblioteki, dzieje ołtarzy w łapszańskim kościele organów z Czorsztyna i tajemnice XVI-wiecznego obrazu w ołtarzu kościoła Świętej Anny. Antoni Nowak przybliżył obraz miasta widzianego oczyma cudzoziemców. Wszystko to tematyka ciekawa i szeroka. Tradycją almanachu jest czytanie podczas jego promocji oświetlającej karty rocznika poezji, ale też zapraszanie na to wydarzenie zespołów. Najnowszy tom pomagały sprzedawać się harcerki z 7. nowotarskiej drużyny Gniazdo imieniem Jadwigi Apostoł Staniszewskiej. Jej postać jako jedynej kobiety w gronie przywódców Konfederacji Tatrzańskiej i więźniarki hitlerowskich obozów w 100. rocznicę urodzin przypomina bratanek Stanisław Apostoł. A kto byłby ciekaw, jak flisacy przepowiadają pogodę, tego też się dowie z kart almanachu. Może nie będę w szczegółach opowiadał, jak to się robi, co z tego można wyczytać, bo to doskonale opisał nasz dobry przyjaciel, za tak powiem, pan Krzysztof Miraj, obecny tutaj. Ale chciałbym, tak może uzmysłowić wszystkim, jakie to jest wozne.
żeby taką umiejętność posiadać. Bo wiecie, gdzieś tak, jak tu pani powiedziała, satelity, komputery, nie wiadomo co, telefony, prognoz, tyle w różnych programach telewizyjnych. No i każdy sam może to pogodę pięknie tam obejrzeć. No i to mu pewnie wystarczy. Ale teraz sobie wyobraźcie, co by było, jakby tak brakło tej telewizji, komputerów, telefonów. Jakbyśmy zostali bez tego, co by to się wtedy stało? A przecież trzeba, je robić trzeba. I w polu, i nie inną, i my flisący też na Dunajcu. No trzeba sobie bez tego poradzić. I moje pokolenie, no nas, moje ojców, dziadków, radziło się sobie z tym doskonale. Oni wiecie, wiedzieli, co patrząc w niebo można na tym niebie widzieć. Nie udźwignęłoby jednak towarzystwo kosztów przygotowania i druku rocznika, gdyby nie udział sponsorów na czele z miastem i starostwem. Promocja w uroczystej oprawie była też okazją do podziękowań dla dobrodziejów rocznika, zarówno tych samorządowych, jak i właścicieli miejscowych firm. Myślę, że dzisiejsza promocja pokazała, jak ważne jest to, jak wydawnictwo, jak ważna to publikacja, jak można no tutaj nie doceniać tego i nie wspierać. Także mam nadzieję, że i kolejne roczniki będą się ukazywały, że nawet sam pan profesor zostawił Warszawę i przyjechał do Nowego Targu. To już świadczy o randze tego wydawnictwa dla miasta i dla całego regionu od Pienic, za co tutaj dziękuję Górowi Polskiego Stowarzyszenia Pisaków na Dunajcu za to, że są tutaj. Zespół Młode Podhale tradycyjnie, ale to pokazuje właśnie rozciągłość od Pienin przez Spisz, Podhale, Gorce, aż po Orawę. Każdy tutaj coś znajdzie i wiele ciekawych publikacji jest. Historia, którą uwieczniamy, która jest czasami trudna, ale nad którą chcemy rozmawiać i dyskutować, to jest właśnie ta esencja Almanachu. I tego gratuluję na ręce pani redaktor naczelnej, dla całego zespołu redakcyjnego, te skromne tutaj kwiaty. W imieniu wszystkich czytelników Almanachu. Zespół Młode Podhale jest już stałym gościem dorocznych wydarzeń związanych z promocją Almanachu, ale tym razem dołączył do niego chór Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec. Od siły męskich głosów w pieśniach, kolędach i pastorałkach aż drżała sala obrad. Nic dziwnego, jeśli flisacki śpiew musi się rozlegać szeroko i daleko nad dunajcowym nurtem. Każdy flisak wróg.